Hej, hej, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy odcinek to test palety Bobbi Brown, bowiem niedawno zrobiłam sobie zamówienie na kanadyjskiej stronie Bobbi. Mieli bardzo fajne promocje, szczerze mówiąc nie byłam tego świadoma, że aż takie fajne promocje tam są i udało mi się upolować ich jesienną paletę, właśnie tą, za minus 50%. Także uważam, że lepiej by na pewno nie było, czy to Black Friday, czy co. Także bardzo się cieszę. Dzisiaj będę właśnie ją testować. Tutaj jest rozświetlacz oraz cienie do oczu, także te elementy będę na siebie nakładać. Poza tym nałożyłam też już oczywiście całą resztę makijażu oraz nałożyłam też szminkę, którą w tym zamówieniu dostałam, za darmo do zamówienia. Pokażę Wam też jeszcze trzy drobiazgi, które również zamówiłam, także będzie to taki ni to haul, ni to try-on. Generalnie będzie to film, w którym testuję właśnie tą paletę. Są tutaj cienie zarówno matowe, jak i te właśnie high shine. Ja matów Bobbi nigdy jeszcze nie próbowałam, także od razu mówię. I to w sumie tyle. Nie będzie to, mam nadzieję, nic długiego, tylko taki przyjemny filmik do obejrzenia przy kawie, czy przy tym, jak Wy się malujecie. Zapraszam więc serdecznie. Zacznę może od pokazania Wam, co kupiłam, a później zaczniemy się malować. Skusiła mnie w ogóle do zakupu właśnie ta paleta z kolekcji Moonstone. Mnie się wydaje, że ta paleta była wydana jesienią tego roku, także jest to w sumie dosyć nowy produkt. Nie wiem, dlaczego już był na tej wyprzedaży minus 50%. Ma taką śmieszną okładkę. Okej. Tyle chyba wystarczy za mój komentarz. Natomiast wnętrze jest po prostu zabójcze. Zazwyczaj nie kupuję tych palet od Bobbi, ponieważ rozświetlacz, który tutaj się znajduje, najczęściej jest to Pink Glow, jedyny rozświetlacz, jaki posiadam od Bobbi. Natomiast tym razem jest to coś innego. Jest to rozświetlacz o nazwie Moonstone Glow, także brzmi to bajecznie. Poza tym mamy standardowo cień Moonstone, który jest, nikomu chyba nie muszę go przedstawiać. Tutaj mamy cień o nazwie Lunar, również w tej samej formule co Moonstone oraz bodajże te dwa, tak, Mystic i Starry Sky, to również są cienie w tej samej formule co Moonstone, czyli to się nazywa poprawnie Rich Sparkle. Natomiast te dwa to są maty. Ja matów Bobbi nigdy nie próbowałam. W ogóle mam od nich cały jeden kłod właśnie z tymi cieniami Rich Sparkle, gdzie też jest Moonstone i mój ulubiony Citrine. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o cienie Bobbi. Także jestem bardzo ciekawa, ponieważ wydali też bardzo fajną paletę świąteczną, o której też myślałam. Tam jest zdecydowanie więcej matów. Natomiast stwierdziłam, że zanim się pokuszę o nią, to może spróbuję tej, bo jest na przecenie. Co tu dużo mówić. Także to jest pierwszy produkt, na który się skusiłam i to jest generalnie cel, to był cel mojego zamówienia. Natomiast no jak już byłam na tej stronie i tak jak mówię, była wyprzedaż, skusiłam się też na cień w kredce z tej samej kolekcji właśnie, z tej kolekcji Moonstone Glow. Nie wiem, czy tak się nazywa w sumie ta kolekcja, ale to jest właśnie ta kolekcja jesienna, mimo że szata graficzna wcale na to nie wskazuje. I tutaj sobie wybrałam kolor Moonstone. Jestem bardzo ciekawa, czy jest to jakby wersja w kredce właśnie cienia Moonstone, bo to by mnie szczerze mówiąc bardzo interesowało. Ja lubię tego typu sticky do zaznaczenia wewnętrznego kącika oka. Uważam, że jest to mega wygodne. I zauważyłam, że właśnie ostatnimi czasy często sięgam po kredki, nie tylko właśnie Bobbi, ale od Laura Mercier uwielbiam te kredki. Mam też dwie od Rare Beauty, właśnie po to, żeby po prostu szybciutko zaznaczyć sobie wewnętrzny kącik oka i tyle. Aczkolwiek przyznaję, że też jak właśnie byłam na wyjeździe, bo może część z Was wie, że tydzień mnie nie było, byłam na wakacjach i właśnie na tych wakacjach, mimo tego, że wzięłam ze sobą dwie palety, to tak naprawdę większość czasu nosiłam na sobie kredkę od Laura Mercier. Jeżeli pamięć mnie nie myli, to kolor nazywa się Metallic Taupe. Jest to przepiękny właśnie metaliczny taupe, który nakładałam na całą powiekę, tuszowałam rzęsy i generalnie wychodziłam. Także przy tym zamówieniu z Bobbi Brown chciałam właśnie coś podobnego, ale jaśniejszego, takiego typowego do kącika. Także jestem ciekawa, czy ten Moonstone spełni to zadanie. Porównam oczywiście kolorystycznie do tej wersji pudrowej. Zamówiłam też jednak w tym samym celu właśnie drugą kredkę, tylko już z tej serii standardowej, w kolorze opal. Kolor opal to również jest taka jaśniutka kredeczka, także też ją Wam zaraz zesłoczuję. I poza tym skusiłam się na szminkę.
ponieważ bardzo byłam jej ciekawa. Mam tylko w kolekcji, wydaje mi się, jedną taką mini szminkę od Bobbi, a ta bardzo mnie skusiła też opakowaniem. Bardzo lubię ostatnio takie długie opakowania, mimo że szminka nie jest z tych wąskich takich, to i tak wygląda bardzo ładnie. I ten kolor nazywa się Bold Honey. Dzisiaj go nie nałożyłam na siebie, ponieważ nałożyłam właśnie tą szminkę, którą dostałam za darmo do zamówienia z jakiegoś powodu. Jest to ta szmineczka, ona się nazywa Dark Chocolate, natomiast seria to jest Crushed Lip Color, także totalnie inna seria. Przyznam się, że spodziewałam się czegoś bardziej mocnego na ustach, zwłaszcza też kiedy się ją otwiera, ona jest taka dosyć ciemnobrązowa, także jak najbardziej moje klimaty. Ja uwielbiam ciemnobrązowe szminki, to jest miłość moja, nie tylko jesienna, ale generalnie. A także jakie było moje zdziwienie, kiedy na ustach wyszło mi coś takiego. Dla mnie to jest nudziak. Nudziak oczywiście z taką nutką czekolady, bo nie jest to oczywiście kolor bardzo jasny, ale daleko mu do takiego porządnego, ciemnego brązu, jaki lubię nosić jesienią. Także, no nic, to mam już na sobie, także to zostawię. Natomiast zrobię jakiś delikatny makijaż oczu, ponieważ chcę bardzo się pobawić tymi matowymi cieniami, zobaczyć, o co w nich chodzi. Jedna z moich widzek pytała mnie właśnie, jakich używać, ponieważ na niej niezbyt to działa. Także spróbuję. Nie wiem, od razu mówię, że robię to pierwszy raz. Ale użyję tej samej metodyki, jaką używam do wszystkich innych matów, także no, ciekawa jestem. Zacznę jednak od pokazania swatchy, żeby już móc te produkty odłożyć i zająć się samą paletą. Tak wyglądają swatche szminek. Z tej strony mam Crushed Lip Color w kolorze Dark Chocolate, czyli to, co mam teraz na ustach. Natomiast z drugiej strony jest szminka z serii Luxe Shine Intense Lipstick w kolorze Bold Honey. Przyznam, że ta ma dużo lepszą pigmentację. Ta, którą mam na sobie, jest bardzo taka balsamowa, nawilżająca. Czuję takie dobre nawilżenie. Aczkolwiek to nawilżenie też wynika z tego, że nałożyłam sobie balsam do ust od Bobbi Brown, kiedy wykonywałam resztę makijażu, bo w sumie jeszcze nie powiedziałam, ale do zamówienia wzięłam sobie też taki zestaw miniatur mini must have skin care set. I tutaj mamy ich słynną bazę do twarzy, także bazę na oczy, o czym zaraz powiem. No i to ten mini balsamik. Balsamik jest świetny. Właśnie nałożyłam go tuż przed tym, jak zaczęłam w ogóle robić makijaż twarzy. Bardzo przyjemnie mi tak spulchnił i nawilżył usta, także bardzo mi się podoba. Aczkolwiek wydaje mi się, że powinnam była go dosyć mocno usunąć, zanim nałożyłam szminkę. Go tylko tak troszeczkę, wiecie, starłam ręcznikiem papierowym, ale chyba niezbyt dokładnie. Jeżeli chodzi o bazę, też jej dzisiaj użyłam, bardzo lubię, nie jest to dla mnie nowy produkt, ale coś, po co lubię wracać. Bardzo nawilżająca, bardzo przyjemnie pachnąca też baza. Natomiast ta baza nie pod właśnie oczy, to jest baza na oczy. Ta miniaturka przyszła do mnie właśnie w takim małym słoiczku. I to jest dla mnie produkt zagadka, ponieważ na opakowaniu jest napisane, że jest to baza na oczy, natomiast niespodziane, że jest to baza pod cienie. Teksturę ma zdecydowanie kremową, jak krem, jak właśnie w sumie ta baza jest bardzo podobna do tej bazy do twarzy. I jest napisane na opakowaniu, że to na tą bazę należy nałożyć korektor. Ja akurat nie jestem zwolenniczką korzystania z korektora jako bazy pod cienie. Nie sprawdza się to u mnie zupełnie. Natomiast myślę, że to mieli na myśli, że nakłada się to pod bazę, pod cienie, także dziwny produkt. Nie jestem tak w 100% przekonana, czy jest to produkt potrzebny. Ale będę testować. Na razie nałożyłam właśnie sobie tylko ten krem na oczy. Nałożę sobie za chwilę bazę, tą standardową z Rare Beauty. A teraz przeskoczuję Wam jeszcze te dwie kredeczki, i lecimy z paletą. Kredka Moonstone w zbliżeniu wygląda tak. No, szczerze mówiąc, w sztywcie to ciężko powiedzieć, jak to wygląda. Zobaczmy więc swatch. No, wygląda jak Moonstone. Nawet ta tekstura drobinkowa jest zachowana. Bardzo ładnie się błyszczy. Kolor by się też zgadzał tak na oko. Zaraz zobaczę, jak on się ma do tego cienia Moonstone w palecie. I tak wyglądają obok siebie.
Cień Moonstone zesłoczowałam właśnie z tej palety do twarzy, którą dzisiaj testuję, bo mam ją po prostu pod ręką. Jest może odrobinę jaśniejsze, no wiadomo, że te drobinki inaczej się rozkładają, to jest zupełnie inna tekstura, inna formuła, także to nie będzie takie jeden do jednego, ale wydaje mi się, że do właśnie wewnętrznego kącika ta kredka może być bardzo fajna. Te właśnie cienie typu Moonstone, one często, może nie powinnam mówić często, ale zdarza mi się, że wpadają mi gdzieś do oka, jeżeli nie nałożę kleju, albo się spieszę i nałożę je tak, wiecie, no nie chcę powiedzieć na odwalsie, ale dosyć nieuważnie, to wtedy potrafią mi te małe drobinki wejść gdzieś do oka i to nie jest przyjemne. Zesłoczuję teraz tą drugą kredkę na kolor opal. On w sumie tak opalizuje troszeczkę na różowo, różowo-złoto, też bardzo ładny kolor. Również będzie fajnie wyglądał w wewnętrznym kąciku oka. Także wydaje mi się, że z tego będę zadowolona. Z tego Moonstone również. I tak prezentują się swatche cieni do powiek właśnie z tej palety. Na górze oczywiście Moonstone. Poniżej mamy cień o nazwie Lunar. To jest takie rose gold, można powiedzieć. Poniżej dwa maty. Jeden bardziej różowy, drugi bardziej brzoskwiniowy. Poniżej mamy cień Mystic. To jest taki różowo-srebrne drobinki tutaj widzę. Natomiast na końcu mamy kolor Starry Sky, czyli niebieski. Z niebiesko-różowymi drobinkami. Bardzo ciekawy kolor. Aczkolwiek w tej teksturze myślę, że często go nie będę używać. Lubię takie ciemne, błyszczące kolory, ale raczej w formie metalików. Po prostu są przyjemniejsze na oku. Wiem, że te drobinki nie będą mi nigdzie latać. Ale zobaczmy. Jeżeli chodzi o te maty, kolory są bardzo delikatne. Jest to tak jakby cień w kamieniu, jeżeli tak można to nazwać. Będę mówić i nakładać sobie tą bazę z Rare Beauty. Jedna z Was poradziła mi, żeby wyjąć zatyczkę i móc zużyć więcej tej bazy. Tak też zrobiłam i teraz się leje normalnie. Także dzięki za poradę. A wracając do tych cieni, no one rzeczywiście są takie twardawe trochę pod palcem. Nie w złym znaczeniu, ale po prostu tekstura jest taka bardziej skamieniała, można powiedzieć. Więc już domyślam się, co właśnie moja widzka miała na myśli, mówiąc, że ciężko jej się nabiera na pędzel. Rzeczywiście nie, no pod palcem nie wygląda to na formułę, która łatwo przylega do włosia, ale zaraz zobaczymy. Kolory też są bardzo, bardzo delikatne. Ten swatch, który robiłam tutaj na ręku, to jest taki podwójny swatch. I coś tam widać, ale to też jest bardzo delikatne. Także pigmentu się wielkiego tutaj nie spodziewam, ale może w takim razie użyję bardziej zbitego pędzla, bo obawiam się, że ten klasyczny do blendowania to no za dużo nam tutaj nie zdziała, ale też może spróbuję, tak żeby zobaczyć wszystkiego po trochu. Zacznę sobie od tego koloru, tego różu, a następnie przejdę w ten. One, szczerze mówiąc, na oku będą wyglądać i tak samo. Także to nie ma znaczenia. Biorę sobie Refer 13. To jest taki malutki pędzelek do blendowania. Spróbuję najpierw tym, a jak nie wyjdzie, to potem wezmę coś grubszego. Na pędzel pewnie nie będzie nic widać, ale na pędzel nabiera się całkiem ten mat. Zobaczmy. Delikatnie coś tam widzę. To też, tak jak mówię, jest kolor taki bardzo jasny. Więc on nie będzie nam się chciał tutaj zbudować do jakiejś dużej pigmentacji. Ale wydaje mi się, że Wy też troszeczkę go widzicie. To jest taki delikatny, różowy macik. W sumie bardzo fajna baza pod takie cienie typu Moonstone, pod cienie mocno błyszczące, mocno odbijające światło, które zdecydowanie są gwiazdą na powiece. Nie wiem, ile razy będę musiała nabierać go, bo już nabieram go naprawdę dużo więcej niż bym chciała. Ja akurat jestem jedną z tych osób, które preferują maty, które mają dużą pigmentację. Ja wolę sobie tą pigmentację rozetrzeć i
sama jakoś wybrać, jak będzie bardzo intensywne. Natomiast takie dokładanie co chwilę to no mnie troszeczkę nuży, nie ukrywam. Ale dobrze, cały czas dokładam tego samego cienia. Ten cień się nazywa Antique Rose. Tak jak mówiłam, to jest właśnie taki różany kolor. Wezmę sobie czysty pędzelek i nałożę sobie na drugie oko ten drugi mat. Może użyję teraz tego bardziej zbitego pędzla, zobaczę, czy to coś zmieni. Do tego wezmę sobie też pędzelek z Refer, ale to będzie numer 12. Ma zupełnie inny kształt i ja zazwyczaj nim nie buduję załamania, tylko raczej zewnętrze oka. Ale jest bardzo zbity i jest pod ręką. To też jest ważne. I do tego użyję tego drugiego matu o nazwie Malted Pink. Też ma pink w nazwie, ale bardziej brzoskwiniowy mi się wydawał na swatchu. Też się nabiera ładnie. Oczywiście mocniej, no bo ten pędzel jest też taki. No i tutaj ten pigment jakby bardziej widać. Myślę, że jest to zasługa pędzla. Raczej niż tego matu, ponieważ mat jest... Na swatchach wyglądały bardzo podobnie, blado. Natomiast tutaj dzięki takiemu bardzo zbitemu pędzelkowi jestem w stanie nabudować go troszeczkę. Nadbudować? Nadbudować. Dobudować. Boże. Język polski jest trudny, słuchajcie. No bo zobaczcie, tutaj już mam tę końcówkę oka taką wyraźniejszą, taką jak lubię. Tutaj to jest taki wash of color. Także odpowiadając na pytanie, raczej polecałabym właśnie taki bardziej zbity pędzel i wpychanie tego koloru miejscowo zamiast blendowania. Chyba, że lubicie taki właśnie delikatny kolorek, to wtedy jak najbardziej zwykłym pędzelkiem do blendowania to się da załatwić. Także jak najbardziej da się pracować z tą paletą, z tymi matami, natomiast no, czy to jest moja ulubiona formuła? Raczej nie. Ta paleta, o której mówiłam na początku, że myślę o niej, ponieważ jest z kolekcji świątecznej, tegorocznej, ona nie jest z tego, co widziałam właśnie w tej formie, więc te cienie też nie wyglądały mi na te takie kamienne, ja na to mówię, takie prasowane, a raczej na standardowe cienie, także wydaje mi się, że sobie ich spróbuję, ale to na spokojnie poczekam na wyprzedaż na stronie Bobby. Wytarłam sobie pędzelek ten sam, którym robiłam to oko w Sigma Switch i spróbuję tego, już włożyłam gdzieś paluch i spróbuję tego różu dołożyć na tej stronie, żeby to troszeczkę podbić i się upewnić, że to na pewno jest pędzelek, który mi tak ładnie tam zbudował tą głębię na oku. No troszeczkę tutaj jestem w stanie go dołożyć, ale dalej to efekt jest bardzo delikatny. Ciekawa jestem, czy w ogóle widać w kamerze różnicę między tymi cieniami. Ja na żywo widzę bardzo delikatną różnicę. Tutaj jest bardziej różowo, tutaj bardziej tak nude, brzoskwiniowo. Ja w ogóle muszę wyjść po tym makijażu, także myślę, czy to zmieszać, czy to zostawić. Może troszeczkę zmieszam, bo i tak planuję użyć jednego błysku, czy tam dwóch, ale na całe oko. Także tutaj dokładam różu. Tu dokładam nude. No i taka intensywność w makijażu dziennym mi odpowiada. Także da się coś z tym zrobić. Dalej zajęło mi to dużo więcej czasu niż normalnymi cieniami, ale nie jest źle. Nałożę sobie też troszeczkę tych nudziaczków na dolnej powiece. Następnie nałożę może klej do glitteru, bo te cienie typu Moonstone bardzo lubią mi się sypać. I wrócę do Was i nałożymy jakieś fajne błyski. I zrobione. Jako kleju użyłam tego z NYX-a, tego co zawsze. To starcza naprawdę na wieczność, taka tubka. I jako, że nie chcę używać Moonstone, no bo to jest kolor, który naprawdę wszyscy chyba znają, użyję sobie tego koloru Lunar na całą powiekę, a następnie na wewnętrzne kąciki nałożę sobie ten, czyli Mystic. Niebieskiego dzisiaj raczej nie będę używać,
zostawię to na inny dzień. Nakładam na płaski pędzel i tak go, słuchajcie, spsikam po prostu mgiełką. Będzie chciała psikać. Spray odmawia posłuszeństwa, psika na mnie, a nie na pędzel. Dobrze, i zobaczmy kolorek Lunar. Tak dosyć słabo mi się tutaj przenosi, może za bardzo ten pędzel zmoczyłam. Zaraz też dołożę palcem. Jednak palcem łatwiej. Troszeczkę osypu będzie, no ale trudno, takie są te cienie też, że one lubią się sypać. I tak mówiłam, tego koloru Mystic nałożę sobie do wewnętrznego kącika. Żeby troszeczkę koloru dodać. Nałożę sobie jeszcze trochę tej kredki w kolorze Moonstone. Tutaj od wewnętrznej strony. Bardzo lubię właśnie formę kredki do nakładania tutaj. Gdzie pędzelkiem nie zawsze jest tak łatwo, a kredką jakoś, nie wiem, łatwiej po prostu. Dobrze, pomaluję rzęsy, słuchajcie, i zobaczymy, jak rozświetlacz wygląda na skórze oraz na swatchu, bo tego też jeszcze nie zesłoczowałam. Przechodzimy więc do rozświetlacza. Rozświetlacz nazywa się Moonstone Glow, także mniemam, że będzie w podobnym kolorze jak Moonstone. Na palcu wygląda tak, bardzo ładnie, dosyć tak szampańsko. I rozetrę sobie go teraz na dłoni. Ale ostateczny test i tak jest na policzku. Tutaj wygląda tak dosyć słabo. Nie wiem, czy u Was może pod światłem będzie lepiej. Natomiast na żywo, no, szału nie robi. Zobaczmy jednak, jak to wygląda na policzku. Biorę sobie tutaj pędzel typu wachlarz Sigmy. I zobaczmy. Zdecydowanie jest złoty. Co nie jest źle. Nie jest źle, lubię też złote rozświetlacze. Nie znam się niestety na produktach Bobbi na tyle, żeby wiedzieć, czy taki kolor już posiadają, czy nie. Ja tak jak mówię, mam tylko Pink Glow, także no w porównaniu z Pink Glow jest oczywiście zupełnie inny kolor. Także podoba mi się. Jeżeli chodzi o blask, jest to blask taki, powiedziałabym, standardowy, nie jest to jakiś bardzo mocny rozświetlacz. Widzę, że troszeczkę mogę go tutaj nadbudować. Ładnie odbija kolor, wygląda naprawdę na twarzy bardzo ładnie. Natomiast niczym mnie nie zachwyca, nie jest to jakiś rozświetlacz, który widać z księżyca. Ja może, wiecie, lubię dosyć mocne rozświetlacze, także na mnie po prostu taki zwykły nie robi wrażenia. Sam fakt, że muszę właśnie dokładać, nawet na czubku nosa, no jest to dla mnie, może nie problem, nie jest to żaden problem, ale jest to dla mnie informacja, że nie jest to rozświetlacz taki dla mnie do użytku codziennego. Ja, podobnie jak z cieniami, rozświetlacze lubię po prostu nałożyć, rozetrzeć, a nie dokładać po prostu kolejną warstwę. To jest kwestia preferencji. Tylko i wyłącznie. Dołożę sobie jeszcze trochę szminki, bo widzę, że troszeczkę się zjadła. Jest bardzo taka kremowa. Nie jestem pewna, czy mi się podoba. Formuła jest bardzo przyjemna na ustach, ale no szybko mi ten kolor dosyć zszedł. I uważam, że nie jest to kolor, który jest w tubce. To jest dla mnie trochę większy problem. Ale to znowu może być moja nieznajomość formuł Bobbi Brown. Być może one tak mają, takie powinny być półtransparentne, powiedzmy. Dobrze, podsumujmy więc sobie wszystko. Jeżeli chodzi o tą paletę, jestem na tak, aczkolwiek nie zachwyciła mnie niczym. Nie miałam do niej jakichś szczególnych oczekiwań. Byłam ciekawa po prostu tych matów, byłam ciekawa innego rozświetlacza niż mam. Moonstone oczywiście znam, natomiast nie miałam takich kolorów od Bobbi właśnie w tej formule, także
To oczywiście będzie testowane w najbliższych dniach. Jest to na pewno paleta, z którą widzę, że potencjalnie mogłabym wyjechać właśnie gdzieś w podróż, ponieważ te błyski zapewnią mi błysk, który potrzebuję. Te dwa delikatne maty wystarczą mi do takiego typowego dziennego makijażu. Rozświetlacz mi się podoba, na wyjeździe też nie maluję się jakoś mocno, także do wyjazdu ta paleta jest dla mnie ok. Natomiast przyznaję, że na co dzień nie widzę jej u siebie na toaletce jakoś za często, właśnie ze względu na moje takie preferencje do makijażu codziennego. Lubię mocniejszy pigment, lubię blask bardziej metaliczny, taki stopiony. Nie lubię takich latających mocno drobinek, ponieważ mam po prostu wrażliwe oczy i już teraz czuję nawet, że to oko zaczyna mi łzawić, ponieważ jakieś tam drobinki musiały wpaść. Ale znowu to jest kwestia moich preferencji i moich jakichś tam przyzwyczajeń, a nie absolutnie jakaś uwaga do produktu jako takiego. Jeżeli chodzi o szminkę, tą, którą mam teraz na sobie, jest bardzo przyjemna na ustach, w ogóle jej nie czuję. Chciałam coś wywalić. Natomiast jeżeli chodzi o takie mocniejsze kolory, jakich się spodziewałam po tej szmince, ja lubię jednak coś bardziej konkretnego. Wydaje mi się, że takie bardzo delikatne kolory, bardzo dzienne, nudziakowe, one lepiej się sprawdzają w takiej formule miękkiej i nawilżającej. Jeżeli chodzi o jakiś konkretny kolor, tutaj myślę, że maty lepiej się sprawdzają. Ale ciekawa jestem bardzo, jak ta szminka będzie mi się nosić, bo już na swatchu było widać, że ma dużo większą pigmentację, a również była bardzo taka mięciutka, mokra, taka też nawilżająca się wydawała. Także może po prostu ta formuła Crush Trip Color nie jest dla mnie. Ale ta druga, kto wie, kto wie. Z kredeczek jestem bardzo zadowolona. To jest coś, co akurat teraz bardzo często używam, także jak najbardziej to w użytku będzie. I co tu jeszcze miałam? Miałam ten set, o którym też już Wam mówiłam. Nie rozumiem produktu do oczu czy na oczy, natomiast cała reszta jest bardzo fajna. I to chyba wszystko, co kupiłam, tak? To chyba wszystko, o czym miałam mówić. Tak myślę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Taki krótki filmik. Trochę Get Ready With Me, trochę Try On. Mam nadzieję, że było ok. Dobrze, żegnam się już z Wami. Życzę Wam przemiłej reszty dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!